to już ostatni dzwonek na powtórki przed jutrzejszym egzaminem. Na lekcji polskiej po prostu powtarzamy wszystkie lektury obowiązkowe. Nie będę miał żadnego problemu, ponieważ każdą przeczytałem i czuję się po prostu pewnie. Najgorzej z matematyki. Przez tą pandemię siedzieliśmy dużo jednak w tym domu i tak mamy jakby z tymi tematami niektórymi problemy, które były podczas pandemii. Więc lekki stresik jest jednak. Ona polega na tej wiedzy, którą mam i którą jakby szlifuję przez te 8 lat i co będzie, to będzie. Z wiedzy tej uczniowie sprawdzą się przez najbliższe 3 dni. We wtorek o 9 egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki. Ostatni dzień, czyli czwartek, to język obcy. W pilskich podstawówkach trwają ostatnie przygotowania do egzaminacyjnego maratonu. Nie piszemy wszyscy w jednej wielkiej sali gimnastycznej, stąd musimy poczekać na koniec lekcji. Wtedy stoły, rozstawienie, zegary, trzeba sprawdzić wszystko, żeby działało, żeby jutro było jak najlepiej. Z tym nie powinno być problemu. Szkoły mają to już dobrze przećwiczone. Egzamin ósmoklasisty w takiej formule organizują po raz 4. One się niewiele zmieniły od zeszłego roku, tam takie trochę rzeczy związanych z kodowaniem czy naklejkami, natomiast reszta jak gdyby jest bez zmian. No i nie mamy też tych restrykcji związanych z wejściem do szkoły na egzamin oraz z opuszczaniem szkoły po egzaminie. Co wymusiły wcześniej pandemiczne obostrzenia. W Pile do egzaminu ósmoklasisty podejdzie 956 osób. 18 z nich to ukraińscy uchodźcy, którzy tak jak Nicole z mamą po agresji wojsk rosyjskich musieli opuścić swój kraj. Będę pisać sama w sali. Ze mną będą 2 nauczyciele. Choć Nicole coraz lepiej zna język polski, to nadal wiele słów czy zwrotów jest dla niej niezrozumiała. Kiedy jakiś tam dzieciotek gada coś, to nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem, bo jest trudno dla mnie, oni szybko tak mówią, to nie rozumiem. A na lekcjach pani nauczyciele tak mówią, jasne dla mnie, to ja rozumiem. Dlatego też Centralna Komisja Edukacyjna przygotowała dla ukraińskich uczniów pewne ułatwienia. Na każdym z tych 3 egzaminów, na pierwszym z języka polskiego mają wydłużony czas pracy ze 120 tradycyjnych do 210 minut. Konieczność wręcz obecności w czasie tego egzaminu tłumacza oraz osoby takiej wspierającej w postaci pedagoga czy psychologa. I niektóre treści zadań mogą być przetłumaczone. Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, aby mógł on ukończyć szkołę podstawową. Im lepiej zdany egzamin, tym łatwiej będzie dostać się do wymarzonej szkoły średniej. Wyniki uczniowie poznają 1 lipca.